Cześć wszystkim, w tym Santa Claus in Trouble. Rok temu była seria z tego. W tym roku też oczywiście robimy serię z Mikołajem w Tarapatach. Widziałem, że dużo wam się to oglądało rok temu, to w tym roku też. Macie tam. Oczywiście, jak to było rok temu, w tym roku też będę musiał włączać muzykę z plików. Ale muzyka będzie, tak. Muzyki będziemy sobie słuchać, nie? I jak w tym roku zrobimy? No zrobimy w ten sposób, że po prostu całą grę przejdziemy w jednym dniu. Może zrobię na części to podzielę, a może zrobię od razu wszystko w jednym. W zależności jak będzie długo trwał... Jak długo będzie trwało przechodzenie przeze mnie Santa Claus, nie? Więc są muzyczki, będziemy słuchać. Ja też czasami będę sobie sprawdzał, czy się nagrywa. Będę próbował to sprawdzić, tutaj będziecie mieli jak zatrzymany obraz chyba. Ale okej, może nie zauważycie tego nawet. Znaczy, no może na chwilę. Okej. Dobra, zaczniemy. Tutaj nas nie ma, nie? To zacznijmy. Oczywiście z zasady znamy, nie? To jest wielka gra na święta, nie? Znaczy, Mikołajki macie pierwszą część, a drugą część dostaniecie na gwiazdkę, nie? Wszystko w harmonogramie myślę, że jest czytelne i daliście radę przeczytać. Ci co czytali, oczywiście harmonogramie, nie? Trochę mam wrażenie, że mi się blokuje. Wam też polecam sobie zagrać w to. Jeśli szukacie jakiejś dobrej gierki, którą możecie sobie klimat świąt rozpocząć, tak? Tą gierkę do bardzo lubię. Widzę, że się w niej gra. Jak wiemy, jest to 10 poziomów. Każdy poziom polega na zebraniu jak największej ilości prezentów, najlepiej wszystkie. Jak się zbierze wszystkie prezenty, to wiadomo, że jest jakiś bonusik na koniec poziomu. Mamy 3 życie. I też mamy czas. Nie? Idziemy w pierwszym. Znaczy już idziemy w drugą alejkę, która jest z boku, tak? I teraz mamy Cicha noc, święta noc. Cichą noc teraz grałem. Że tylko tą melodię rozpoznaję, bo pozostałe to nie rozpoznaję. Chyba Jingle Bells jest jedną, a drugie będzie Merry Christmas może. Nie będę musiał tak powoli chodzić, chociaż nie chodzę powoli, tak. Tylko czasem jak potrzebuję się odwrócić, trochę mnie zajmuje. Gdzie chwilę, tak. Okej, poleciało. Jesteśmy już po pierwszym przeleceniu. Na takiej desce, tak. Checkpoint numer 2. Prezentów już prawie 50. Niektóre miejsca... Jak wiem, są trudniejsze do zebrania wszystkich prezentów. W niektórych miejscach jest to trudniejsze, ale na razie nie w pierwszym poziomie. Tak? W pierwszym poziomie może nie tam, jak widzicie, to tam może być trochę ciężej, ale tutaj nie. Pierwszy poziom to jednak nie może być taki trudnawy, bo byłoby za trudnawo, nie? Dopiero znamy.
Ja zawsze też lubiłem sobie patrzeć w tamtą stronę, jak znikają strzałki i budynek. Ja lubiłem w tej kijeczce, dwa czy co. I cały czas to lubię. Efekty znikania budynku. Czarnej odpalnie. Zbierzmy checkpointa. Pójdziemy sobie po piąte życie, bo jak wiemy, ten złoty symbol, tak? To jest życie. To CDV. To było ryzykowne, ale mi się udało tu doskoczyć. Jak wiemy też nasz kolej ma tylko możliwość wskoczenia podwójnego, więc jak się wykorzysta dwa skoki gdzieś w powietrzu, to się nie wyląduje na jakimś, można powiedzieć, na jakimś terenie, tak? No to spadnie nam. Jak sobie spadnie przepaść, to mamy i życie mniej, tak? Oczywiście jeszcze przeciwników nie ma, ale potem się pojawi. Okej. Okay. I mamy pierwszy poziom, przeszły z wszystkimi życiami. Wy możecie sobie porównać, jak było w poprzednim roku, czy tam też mi się udało zrobić pierwszy poziom z całym życiem. Ja tego nie pamiętam. Bo jak sobie zrobiłem ten sprawdzenie, czy się nagrywa, to pauzuje się całe granie. Muzyka się nie pauzuje, muzyka jest tylko wyciszona, jak się punkty naliczają. Mamy 1032, nie? Bo tu są punkty naliczone za prezenty i za czas. A jak się zbierze wszystkie prezenty, to bonusem jest dodatkowe życie. Jak już się tam zdążyliście skupić, to mamy przeciwnika, jakim jest ten typ. Ja go nazywam gorylem. Bo gorylowato wygląda. To jest pierwszy przeciwnik. W całej gierce mamy trzech przeciwników. W tych 10 poziomach jeszcze dwóch się znajdzie. Oprócz tego, który mamy. Który już się pojawił, tak? Naszego goryla. No to jest goryla dla mnie. Morycie. Sobie czasem też pomagam strzałką w tył. Pomimo, że mam połączoną myszkę, to też mogę sobie pomagać klawiaturą. Na pewno nie strzałkami na boki, ale strzałkami do przodu i do tyłu mogę. Ale oprócz przeciwników mamy jeszcze jedną przeszkodę. Lód. Lód też jest naszą przeszkodą, tak? Można się na nim poślizgnąć i ześlizgnąć stąd. Jak jest Mikołaj w ruchu, to się ślizga, ale jak się nie skoczy i... Ojej. Było blisko, nie, żebym spadł. Można się nim ześlizgnąć, tak? On się ślizga, jeżeli jesteśmy w ruchu. A jeżeli skoczymy i go zatrzymamy, to się nie ślizga. Wiem, że jest to możliwe, żeby przejść całą grę bez straty ani jednego życia. Ale no, nie w każdym poziomie jest to łatwe. Ok, tu mnie zblokowało to. No nie mogłem skoczyć więcej razy niż 3, niż 2, tak? Tam mam jeszcze jedną taką atrakcję w gierce, tylko trzeba tam dojść.
Więc jak się ślizgamy, a jedziemy do przepaści, to najlepiej skoczyć i żeby ci stanął i wtedy możesz bezpiecznie sobie odwrócić gwiazdorka, tak? Trochę mu się blokuje. Jak to widzę, to możemy. Dobrze jest, żeby jak najpóźniej zacząć spadać. W tych łatwych poziomach to szkoda życia, nie? A łatwe poziomy są do czwartego, można powiedzieć. No piąty też jest łatwy, ale to mu się zaczynają schodki. Okej, i opa do dziury. To jest jakby pomoc do skoku. No, to jest taka dmuchawa, która nas wypycha. Jak nas wypchnęło, to jesteśmy jeszcze żywi. Pamiętam, że kiedyś to potrafiłem. Znaczy, udawało mi się uderzyć. No w tą kolumnę, tak? No to jednak kiedyś to udawało mi się w tą kolumnę uderzyć. Wy też możecie sobie zobaczyć, jak szybko ja poziomy pokonuję, nie? Tuż tam widać w oddali przeciwnika. Muszę do góry lasa. Okej, czyli trzeba zrobić tak. Tak jakby tak było najlepiej, nie? Chyba rok temu nie miałem fulla życia w tym poziomie. I tak wchodzę powoli, żeby nie mieć żadnych problemów. Okej. 39. To jest odpowiednia liczba, jeżeli zbierzemy wszystkie prezenty do tego miejsca. Do miejsca tam, po zleceniu z góry. Bo o ile w drugim poziomie mogę sobie wrócić, to tu już nie mogę sobie wrócić. Tu sobie nie mogę wrócić na górę, bo nie ma żadnych schodków. Mamy pierwszy checkpoint w tym poziomie. W tym poziomie chyba są łącznie 3 checkpointy. O! W drugim poziomie były tylko 2 checkpointy. W pierwszym były 3 też. Wow. Dobrze jest mieć drugi skok czasem w zapasie, bo jednak no... No nie wiesz... Nie, co ci, jak ci się uda skoczyć i czy ci się uda skoczyć dobrze, czy jednak nie. Jak nie trzeba wykorzystywać drugiego skoku, to dobrze jest go mieć w zapasie. A teraz... Stoimy przed kolejną przeszkodą, od którą trzeba przeskoczyć. Wow, nie wiem jak mnie wypchnęło. Ale okej. Ogień kiedyś to dla mnie przeciwnikiem. Trzeba w odpowiednim momencie kliknąć drugi skok. Przy pierwszej próbie to mi się nie udało, przy drugiej już mi się udało. Okej. Niby lecę nad nim, ale dopóki na niego nie wlecę, to jestem jeszcze na powierzchni. Wow. Bo one jeszcze nie są trudne, tak? Pod koniec poziomu już będą trudniejsze wersje ich. Uwaga. Okej. Pozbierane. Nie umiem grać w tą gierkę na klawiaturze. To nie jest łatwe. Myszką jest łatwiej. No, 3 checkpointy są w tym poziomie.
Jeden był tam, przed gorylasami, drugi był po przeskoczeniu ognia. Ale największą oczywiście przeszkodą jest czarna tchłań. No nie miałem pewności, czy tam doskoczę, więc wolałem się wycofać. W sumie jakbym spadł, to bym musiał chyba jeszcze tam prezenty kilka pozbierać. Muzyka z pików mi się nie wyłącza, nie muszę jej włączać od nowa, jak mi się skończy. Tu już jest trudniejsza wersja, bo ja muszę jej wypatrywać. Wow. Ja muszę chciałem tutaj przeskoczyć nad ogniem, mając jeszcze pod ogniem, nad tymi gorylasami musiałem przeskoczyć, mając jeszcze nad głową ogień. Wiadomo, że jak się uderzy w bloczek, to też jest strata życia, nie? A jednak też grzeje. A tutaj... raczej pycha go to, że jest gorące, aniżeli sam ogień. A jednak ten murek wokół ognia też jest nagrzany, nie? Na logika. Ok, 7000 już mamy punktów. Chyba z tego poziomu, no, z tego poziomu najwięcej się zdobyło punktów, no bo im dalej, tym więcej punktów jest do zdobycia, nie? Tak jest. Im dalej, tym więcej punktów. I widać czasowo, że dobrze mi idzie. 17 minut, prawie 20, a ja mam już czwarty poziom. Kiedyś to mi dłużej zajmowało. No, jak się poznaje gierkę, no to dłużej zajmuje jej odkrywanie, nie? Lepiej pójść tu. Dobrze jest też... Już to mówiłem przy pierwszym poziomie. O zbieraniu prezentów. No i mamy pierwszy checkpoint. Kącik zebrany. Nie wiem w sumie, czy mi się jakby nie laguje podczas... Znaczy, czy wam jakby lagów? Czy was lagi? Nie widać lagów. Ja tego nie wiem teraz. Nie mam jak tego sprawdzić. Musiałbym zrobić teraz pauzę i to sprawdzić, więc no sprawdźmy, czy się nie laguje. Mam przynajmniej, będę miał przynajmniej pewność, nie? Do zobaczenia za chwilę. Wszystko nagrywa się dobrze, nie ma żadnych polagowań. Cicha noc, statka święta, czuwa sama uśmiechnięta. Na dzieciątko snę, na dzieciątko snę. Cicha noc, święta noc. Nie pamiętam wszystkich zwrotek Cichej Nocy, ale chyba było słychać, jak sobie nie śpiewam i znam kilka zwrotek. Znaczy, na pewno pierwszą znam tak. Jest, wszystko się nagrywa. Mniejszy już czas. Wywieźć. Macie czas pod odcineczkiem. Cały czas nasze tego ogrywamy. Nagrania, tak? To jeszcze daleko mam do końca, nie? Nie wiem, czy jest im za plecami, czy przed oczami. To jest takie
ciężkie do rozwikłania. Lepiej jeśli mnie za czy przed, chyba lepiej przed. A jak idziesz za, to czasem możesz zrobić krok za dużo. A jak idziesz przed, to masz większą szansę na to, że w nikt nie wpadniesz. No, tu już jest prawie koniec, nie? Jeszcze mam jedno przejście przez... na tej desce, tak? No. Można sobie oczywiście jest chodzić na skróty, nie jest to zabronione. Jest czasem pomocne. To są dwa, nie? Tak, to są dwa typy. I już jesteśmy prawie na końcu. Ilość prezentów, jaka jest, to już jakby nam podpowiada, jak daleko jest do końca poziomu, nie? Jak wpadniemy w Mojave, to mamy z powrotem dwa skoki, nie? Znaczy jeden skok więcej, tak? Jeden skok jest wykorzystywany na Mojave, drugi skok jest dla ciebie do wykorzystania. Więc jak jesteśmy nad Mojave, to można skoczyć dwa razy, a potem i tak mamy z powrotem dwa skoki. No, oni też czasem mogą machnąć ręką i wpaść. Możemy w tych typów. Ok, i mamy zamknięty poziom czwarty. No, 12 życia mamy. Będzie 13. Mogę wam pominąć te wnętrzenie punktów. No, myślę, że chcielibyście zobaczyć, jaka suma jest. I ile punktów za każdy poszczególny. No, za prezenty i za czas. Ile punktów zdobyłem. Dobra, mamy piąty poziom już. I cicha noc po raz kolejny. Nie, muszę zejść. W tym poziomie już będzie kolejny przeciwnik, nie? Mimo, że chyba jeszcze nie miałem takiego przypadku, żebym musiał się kilka razy wracać tu na początek. Było blisko, nie? I tu na lodzie to można spaść. W szczególności jak mam ogień. Tam, gdzie jest cień, to znaczy, że tam ląduje nasz gwiazdorek. Mikołaj Gwiazdorek. Oba imiona dla niego są chyba poprawne. Ja to kiedyś nazywałem, jego nazywałem kiedyś Gwiazdorkiem, bo Gwiazdorkiem jest, tak. Zbiera prezenty. I Gwiazdorek do niego pasuje. Sami widzicie, no w czwartym poziomie to największym przeciwnikiem dla mnie był przepaść. A to wszystko. Znaczy tu jest już więcej trudności. No. Jak to jest, że nie trafiłeś? Nie mogą skoczyć tu, bo już mi ten. Jak dla mnie skoczyłem, ale okej. Okay. Czasem może gra ci nie uznać skoku.
Ja. No dobra, na plecy mi się skacze. Musiałem tu wrócić, dobra. Okej, niech one stamtąd pójdą. Ja się wycofam, bo... Mogę czasem zachodzić o tym ogień, nie? Okej. Ale no, przejść grę całą bez straty życia to też nie jest... łatwe. Okej. Mamy, jak już zauważyliście, bałwany, czyli drugi przeciwnik. Nie wiem, czy nie czwarty? Jego licząc jeszcze... Otchłań i lód i biorę lasy. Czasem się wydaje, że lecimy nawet. A tak naprawdę nie lecimy. Okej. No. No jak widzicie, tak jak mówiłem, ten poziom już są schodki, tak. Dwa są, nie? Tak jest. Tych, jak widzicie, nie można przeskoczyć. I kończymy poziom piąty, czyli jesteśmy w połowie, tak? Jak nie masz pewności, czy trafisz, czy najlepiej się wycofaj. Wow. Jeszcze trochę punktów będę miał za czas, nie? Trochę już tutaj straciłem za czas. Zaliczymy poziom 5, teraz przed nami poziom 6. Od razu na start kruki. Ten bałwan to też był zielony problem, ale teraz wiem, wystarczy przejść obok niego.
I tutaj jest o wiele, wiele więcej bałwanów. I wystarczyło spojrzeć na początek, ile jest bałwanów, nie? No jeden jest, no to już są dwa. Czasami się nie da wrócić po prezent. Tak jak w trzecim poziomie. Okej. Bo jest ciężej wrócić po prezent, tak? Albo się nie da, albo jest ciężej. Więc najlepiej, jak chcemy zbierać prezenty, to od razu wszystkie. Już tutaj gdzieś kruka słychać, nie? Jak sobie nastawicie ucho. Okej. Okej, tu było lepiej zrobić w ten sposób. Teraz mogę sobie sprawdzić, że tam prezentów nie zostawiłem. Z tego co pamiętam, te prezenty się nie resetują, jak się spadnie. Trzeba przejść jeszcze cały teren od nowa, ale prezenty się nie resetują. Wow. No już tam pomalutku widać koniec. Ojej. To było blisko, nie? A tutaj bałwan mi jeszcze. No i widzicie. Wystarczyło mi drugi skok w zapasie i już jestem uratowany przed tym bałwanem. Okej. Stracimy jak na razie tylko 3 życia, nie? Macie na chwilę pauzę. Ja sobie sprawdzę, czy się nagrywa. Widzę, że się nagrywa, więc wracam do gry. Dobrze jest, że to sprawdzam, bo mogę czasem mieć w topę i się może nie nagrać coś. Pejdź. Okej, tu już widzicie. Koniec tam jest, nie? Widać, widać. Tylko zanim pójdę tam, to tam jeszcze są prezenty. Jakbym miał to robić na trawie, to już to bym nie zrobił tego tak ładnie. Możecie sobie sami spróbować na klawiaturze, ale ja nie będę próbował na klawiaturze, bo wiem, że by mi to nie wyszło. I no, to po ilości prezentów tym bardziej można poznać, że już jest koniec. Tylko niestety ogień też tam jest. Nie, tak, prezenty się nie resetują.
czasem nie widać tego, że za blisko ognia podejdzie. Okej. No i czasem też na końcu można prezenta nie zebrać. Bo to jest do wykonania, nie? Okej. Chyba pół godziny dopiero gram, około 40 minut może. Może jestem na końcu 6 poziomu, nie? Mam 24 tysięcy. Wiadomo, że jak się przegra cały poziom, to się traci punkty wszystkie. Mamy 7 poziom. Lód. Lód. I mamy 15 życie. Pierwsze prezenty to są dopiero tam. Że w sumie niektóre te prezenty to można wrócić przez stracenie życia, nie? Sześć jest, nie? Nie zgubiłem żadnego. Nie wiem tego, teraz wejdę wyżej, to sprawdzimy sobie. A już tutaj kruki kraczą. Kontynuuj. Bałkan i dwa kruki. Ty mnie nie sięgniesz, nie? No nie, nie sięgniesz. O bałwanku pamiętałem. I na dół już. Teraz ja. Czy tutaj gdzieś był kruk? I tu jest mnóstwo życia. No i mnóstwo kruków, nie? Jak ten platformę z trzeciego poziomu, tylko że utrudniony i wypchany życiami. Oj! Już nie miałem gdzie uciekać. Bo mi platforma uciekła. Czy platforma była pod krukiem? Czyli w sumie wyszło na zero z tamtym życiem. Okej. Jestem w stanie jeszcze ponagrawiać. Jakbym tam gdzieś jakiegoś prezentu zgubił, to mógłbym jeszcze to nagrodzić. On tu po ukosie leci, nie? Tak, po ukosie jeden leci. Niektóre punkty poziomu pamiętam bardzo dobrze. Ze względu na to, że no, trudności się pamięta raczej. No. Trzeba było się wycofać. Strzałka w dół jest nieograniczona, więc trzeba było z niej skorzystać.
Tam już jest bałwan, kruk. I gdzieś niedaleko już jest koniec. Okej, kruka mamy, ale nie wiem po co on tu jest, skoro nawet nie jest przeszkodą. Chyba, że jakbym skoczył dwa razy, wtedy mógłby być dla mnie przeszkodą. Jest tutaj mnóstwo lodu. Mnóstwo prezentów. Okej. Wydawało się, że spadnę, ale nie. Miałem to obczajone. Nie wiem, co się tu robi niż w trzeciej części. Mimo że tak samo wygląda z ułożeniem, nie? Jak w trzeciej części. No bo tutaj jednak można go od boku mówić. Myślałem, żeby wyrobię, żeby uciec. Niestety nie. No, ale dobrze, że nie trzeba prezentów nadrabiać. Masz trzy ognie, nie? Niektóre poziomy są niełatwe, żeby ukończyć je na wszystkie te na inny czas. Wiesz, tam trochę czasu było. Żeby ze względu na trudność, jaka tu jest. A dwa są tam. Niestety mamy 0-0. 3-0. Więc pierwszy poziom bez jakiegoś, bez punktów za czas, nie? Się nagrywa, super. Nie chcę, żeby się okazało, że się coś nie nagra. Sekundy to są dwa razy numer poziomu, tak? 7 razy 2, to tutaj jest 7 razy 10. 8 poziom. Już słychać kruki. Ten ogień tutaj jest schowany, więc dobrze jest się oglądać. Kiedyś, jak zacząłem przygodę ze Santa Claus, to oczywiście przegrywałem częściej niż teraz, kiedy już jestem obcykany z grą. Niego? Czy... No, to już mniejsza. Szczegóły. Patrząc na czas, jaki jest potrzebny na poziomy, to widać, że one są krótkie, ale trudne. Tu gdzieś jest checkpoint, no właśnie tam. Już sobie go zbiorę.
Aż nie słychać muzyki, bo te kruki tak kraczą. Na końcu poziomu jest coś nowego, nowy przeciwnik. Znaczy przeciwnik może nie, ale typ przeciwnika nowy, który się pojawia tylko raz na grę. No. Już jest koniec. Myślałem zawsze, że poziom 8 jest taki dłuższy. Jest tam. Niby to takie trudne się wydaje, ale zobaczcie, że ja to łatwo przeszedłem. Okej. Tylko wydaje mi się, że trudniej jest wrócić przez kruki, jak one są wrzucone tą plecami. A udało mi się wrócić. Jesteśmy tu. Ej. Się spodziewałem tego, że gdzieś stracę życie w taki sposób. Widać już nogi tego naszego przeciwnika. Jeszcze tam prezenty ma, nie? No, on nie jest łatwym przeciwnikiem. Ale jak już prezentów nie mam, to zbierają to. Szybciej do niego wrócę. Zahaczyć o rękę jego to też jest trudno. No. Okej, nie zdążyłem skoczyć. No znowu. Okej, udało się. Ale trochę życia straciłem tutaj. Jeszcze jeden prezent tam jest u niego. Okej. Chyba nigdy nie straciłem aż tyle życia na nim.
nie było mądre. Wydawało mi się, że jestem w stanie tam doskoczyć. Czyli już teraz chyba będą wszystkie pociągi z punktów za czas. Uciekłeś mi, serio. Najgorzej jak się końcówki nie może przejść. Czy jak się tutaj straci życie. I to aż taką ilość. Jestem tu. Straciłem trochę życia, ale odzyskam chociaż jedno. Chyba kosztem trzech żyć próbowałem zebrać te prezenty tam. Ale to też pod wynik podchodzi, tak? Mogę sobie porównać ten wynik z tamtym, który miałem tamtym z tamtej... rok temu, tak? O, z 9 poziomem to też pamiętam, że się męczyć mogłem i się męczyłem na pewno. Okej. No, skoczenie na górę tutaj jest. Dłużące się tak było, nie wiem, nie wskoczę tam od razu. Tylko to blisko, że mogę w niego wpaść, nie? Myślę, że każdy poziom jest do przejścia bez straty życia, tylko trzeba po prostu dobrze skakać. Ja jedną imprezę zgubiłem. No ogóle jeszcze pokażę wam, jak się tu przechodzi, bo chyba tej strony wam nie pokazywałem. No ja na pewno nie pamiętam tak kręcącego się kruka. Niestety nie mogłem wrócić. Jeszcze zdążę nadrobić to jedno życie, nie? Bałwan jest tam. Okej, mamy go. Trzeba teraz gdzieś... Najpierw pojechać checkpointa.
życzę znaleźć. W tym poziomie też jest coś, co nie występuje w poprzednich poziomach. A, kruk. Dobra, już muzyczka i kontynuacja. Okej. Tutaj jest też coś nowego, tak jak już powiedziałem, tak będziemy już coś o tym wspomniałem, że jest coś. Albo nie wspomniałem, a jak nie wspomniałem, to wspominam. Ja jeszcze chciałbym prezencik, więc wracamy. Okej. Wreszcie muszą minąć. Jeszcze tam. Który pomysł jest tutaj trudny? Ten kruk. On musi wylecieć i ja wtedy wskoczę. No. Muszę wiedzieć, że nie będzie znowu punktów za czas. Więc to, że w piątym poziomie mam już na granicy te punkty, no to... A, i teraz to nawet nie miałem jak schodzić. No to coś o tym... W piątym poziomie już... miałem na granicy ten czas. A w szóstym też nie miałem wcale. Zero, zero, zero. Trzy życia. A miałem 12, nie? No. Okej. Okay. Widzicie, ja tam miałem checkpointa już, nie? O, i już jest przeszkoda. Jakby mi tu platforma zaczęła uciekać i bym faktycznie uciekł, to bym się nie cieszył.
4 życia mamy. Może nie stracę ich wszystkich na tej platformie tu. O! Chciałem wrzucić po prezent w pewien sposób, ale zamiast tego to wpadłem w górelkę. Chciałem, żeby platforma trochę odjechała. Ja bym to wykorzystał i zebrał prezent, ale się nie udało. A na tym poziomie, jak się dużo żyć straci, to jest bardzo słabo. Przecież, no dobra, już nie będziemy. Chyba chodzi, żeby powtórzyć poziom cały. No w tym poziomie to już się traci życie, tak na serio. Przecież była tu platforma. Trzeba było tracić tego życia, nie? O. To już jest koniec tego, nie? Tylko checkpointy teraz już mi niepotrzebne, bo... Póki życia nie zdobędę, to mi na nic checkpointy, nie? Dwa skoki mi się wykorzystały, nie? Przesiek. Poziom 9 przegrałem, więc trzeba go odrobić. Bałwan to jest w sumie jeden tylko w tym poziomie. To jest jedyny bałwan. Tam na dole jest bałwan? Nie. On w tym poziomie to jest jedyny bałwan. Jedyny bałwanek. Ok, mamy wszystkie, bo 22 powinienem mieć. I 22 mam.
dobrze, że można sobie trochę żyć tych napykać. No. Okej. To jest tylko gra, nie? No. To bym już na końcu, nie? Można było to poznać po ilości prezentów. Na 10 poziom też jest dobrze mieć mnóstwo życia. Tam to jest... Tam bez tego życia to można... mieć niełatwą przygodę. No tam to jednak można potrafić do życia. Cicha noc. Dobra, kruczek, lecisz stąd. Okej. Okay. To życie by mi się przyda, może będę potrzebował więcej szansy. Już tylko te dwie, co miałem. Okej. Okay. Już jesteśmy tutaj. Niby... Jak się straci wszystkie życie, to dobrze jest przejść grę od nowa, ale do 9 poziomu to jednak daleko. I szkoda powtarzać całą grę do 9 poziomu. I zobaczcie, że ja mam 3 minuty i jestem tutaj, nie? Przy poprzedniej próbie miałem dopiero... Już czasu nie miałem, jak byłem tutaj, nie? Zrobimy inaczej. Wracamy. Okej, i przelecę mi te prezenty i jedziemy. Tylko w kruka wleciałem, bo mi wrócił. Nie na ten pas. Chciałem skakać. Było dobrze, tylko... O, kruczek przeszkodził. Dobra, mamy 2 życia. Nie są trudne. A tylko problemy sprawiają. Z szoką w dół to sobie bardzo pomagam. Okej. Jak długo nie jestem na platformie, to mi będzie chciała wracać, a ja nie wiem, jak ja kruka zapatrzyłem. I będziemy teraz czekać, aż ona tu wróci.
Nie, na to gotowy, szczerze mówiąc. Tylko no źle to zrobiłem. Można też czekać i próbować przejść pod bałwanem, ale... Musisz mieć szczęście, żeby na ciebie nie naskoczył. I znowu... Wyżej trzeba. Nie, tu się nie da chyba wyskoczyć z tyłu. No i wtedy czas straciłem na wskakiwaniu tu. Poznałem na tej samej wysokości prezent. Zgubiłem, nie? Źle wykierowany. A wiecie co, od razu przegrajmy to. Lepiej tu... Tam dalej to więcej żyć. Bardziej na łatwą gierkę niż mniej. Nie wyrobiony skok. Kiedyś ja na tych krukach już życie traciłem i traciłem. Po prostu może przypadkiem się straci życie. Thank you.
Dźwięk always, 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 święta ogólnie Okej, trochę tej cichej nocy, tak? Teraz trochę głośnej nocy. Będziemy przechodzić ten poziom, przechodzić i przechodzić. Mamy 2 minuty 46 sekund, więc jak ostatnio miałem 5 minut, to jak byłem w tym miejscu, to tak my teraz mam 2 minuty. A, i co teraz, kruczek? Okej. Ten myk. Tylko nie mogę wejść na poziom z krukiem, nie? Okej, i co? Jestem tu. I z całym życiem. I nawet jeszcze jestem na tym poziomie, gdzie jest. Się zablokowałem na tym. Okej, 62, czyli jesteśmy w dobrym tym. Czyli z tego co pamiętam, to znowu jest ustawienie ognia z poziomu trzeciego. Dwa i trzy, tylko że w powietrzu. Jeden i dwa znaczy. Aha, właśnie tu. Okej, ale udało mi się tu przejść. Już jesteśmy dalej blisko końca, nie? Więc... Dobra, lepiej wróćmy tutaj... Będę miał pewność, że dojdę tam na koniec. Bo już mam wszystkie prezenty i co ciekawe, jeszcze mam parę sekund, więc może jeszcze punkty za czas wystawiamy. Niestety, ale no, mam 0 punktów, bo przegrałem. Ale będą chociaż punkty z tych dwóch poziomów, nie? A jakby ktoś chciał, to sobie może były te punkty, które są zdobyte po tych poziomach do 8. Zsumować z tymi 6-4-4-4 i wyjdzie mu wynik, jaki dzisiaj zdobyłem, nie? Sobie oczywiście tutaj zobaczę, jak nam długo to trwa. No bo trwa długo, nie? Ale mam w końcu 10 poziom. Poprzednia ta trochę krócej mi wyszła, bo poniżej godzina, to jest powyżej godziny. A nie będę wam tego ciął, nie? Dobra, 10 poziom, ostatni z naszych poziomów Santa Claus and Trouble. I już słychać, że początek już trudno mamy, nie? Raz, że wylądowaliśmy na lodzie, dwa, że nas kruki witają. I pełno lodu, nie? Ten ogień jest w koło po to, żeby mi utrudnić robotę.
ale już jestem tu, nie? Okej. Okej. I kruki na dół. A idź. No i nie miałem co z tym zrobić, nie? Kruki, dwa bałwany. Znaczy, dwa kruki, jeden bałwan, tak? No i ten poziom źle zagrany. Miałem na myśli, że tam no to ciężko jest zebrać te prezenty. No z tym krukiem minę tego bałwana, nie? Ale okej, bym zebrał te prezenty, tylko już po przegranym. A mam jeszcze 3 życia, nie? Więc... Może jeszcze coś z tego wyjdzie. Na przykład jakbym przeszedł 10 poziom za pierwszym razem, w momencie kiedy 9 nie przeszedłem za pierwszym razem. Ale jakbym 10 przeszedł za pierwszym razem, to miałbym rekordik jakiś. Nie pamiętam, kiedy 10 poziom przeszedłem za pierwszym razem, nie? Tam gorylasy są, nie? Jedna doła na 4 kwadratach. Na kwadratach to. Okej. No. Chciałem skakać, ale nie miałem gdzie. On tu musi wracać. No. Okej, i tam. Widziałem to. Widziałem, że mnie haczy. A tu chyba więcej rzeczy nie ma, oprócz tego jednego, bonusowego. Nie zdążyłem skoczyć. No. Dobra, już. Jednak nie udało się przejść tego poziomu za pierwszym razem. To zrobimy to za drugim. Chyba ten poziom przy tamtej próbie też zaczynam z 3 życiami, nie? Tak, bo po 9 poziom skończyłem z 2. No, tak. Bałwana to jeszcze się chyba dzisiaj nie zabiłem. Bałwan dzisiaj chyba był każdy dla mnie miły i w żadnego nie wpadłem, więc... Musi wychodzić ten pierwszy raz, nie? Jest, zebrałem te prezenty, chociaż często ich nie zbierałem wszystkich. Okej. Thank you.
No chyba nie ma więcej żyć. Przynajmniej nie kojarzę, żeby było więcej żyć w tym poziomie. Pięć minut mam, dobra. Nie wiem, ile ja to przechodzę, chyba minutę mi zajmuje. No te gorylki też się łatwo zabić. Mamy jeden na czterech na kwadratach. No, wycofałem, ale na nieszczęście goryla miałem pod nogami. Nikomu się nie śpieszy tak. Spoconą, może dlatego tak przygrywam. O! Chcę te prezenty. Koniecznie chcę te prezenty, a może nie powinienem nic zbierać, ale chcę je. No, jak ja w ciebie zahaczyłem? Z jednym życiem miałem co za rozpoczynanie tego poziomu. No, skończmy już. Pa, pa! Nie będę wam teraz robił drugiego odcinka na to, żeby przejść jeszcze raz do 10 poziomu. Jednak trzeba pod nim przechodzić. No przecież nie, no ja przechodzę jego. Przechodziłem przynajmniej.
Okej, jest. Tych trupów na szczęście nie idzie zahaczyć. No od ciebie już idzie zahaczyć. Jak robię strzałkę w dół, to po prostu mi się obniża poziom skoku. Nie chcę czekać, tylko chcę to zrobić. Mamy. Okej. Wszystko jest, nie? Zebrane. A ja tutaj mam. Okej, mamy. Mamy go. I teraz tu. Łatwo stopnienie życia. Tutaj też. Ale ja na tym poziomie tutaj jeszcze nie straciłem dzisiaj życia. No, niech już tak. Wpadłem w ogień. A, ty jak? Dobra, już. Już. Dziewięćdziesiąt prezentów do zebrania, nie? W ogóle nie komentuję, ile jest prezentów do zebrania. Sami sobie przeczytacie raczej, nie? Skok może jest czasem niepotrzebny na bałwana, ale lepiej pod nim przejść. Nie, teraz to było nieodpowiednie. Już kończymy. Nie ma co iść dalej, jak mam jedno życie. No.
Za daleko mi się poślizgnąłeś. Znowu. Luz, luz. O, teraz to nie wiedziałem, gdzie ląduję. Nie wiem, ile razy już to przegrałem, ale przegrałem kilka razy. Już chcę te prezenty mieć. Już też chcę mieć koniec. Ale przyjemnie się gra w tą gierkę. Polecam wam ją. Ona jest trudna. Znaczy łatwa jest. Łatwa. Po prostu trzeba mieć dużo życia i wtedy jest łatwa. Zawsze można przegrać, zawsze można wygrać, zawsze można przyjść za pierwszym razem, za drugim i mieć szczęście, mieć pecha. Można mieć szczęście, można mieć pecha tam, gdzie ci, z tym, gdzie ci wyląduje. A w tym 10 poziomie to jest jeszcze jeden punkt, którym no nie jest łatwo. No nie jest ten punkt, nie. No bo jednak tu źle mi się odbił. No, na dmuchawach też nie zawsze warto używać skok. Jednak na dmuchawach, jak się czasem użyje skok, to ci się lżej obije. Czasem najlepiej w ogóle nie używać. Wszystko mamy. 5 minut w poziomie. Luz, luz, luz. I nie wyrobiłem. Chciałem dobrze, zebrałem prezent, ale niestety nie wiedziałem, gdzie lecę. Nie zdąży na nogę, którą znowu naskoczyłem.
W ogóle nie wiem, czy znacie ten trik Mikołaja, kiedy się nie gra. Ale wiecie, no, w każdym poziomie można przegrać, wygrać. Ze stratą życia można wygrać, bez straty życia można wygrać, można przegrać. Teraz powiedziałem, że możesz. Czy masz pewność wygranej, nie? Wystarczy takie nieprzewidziane ruchy, albo ruchy takie niedokładne, czyli takie, które są słabe. Coś takiego, no to one mogą być zabójcze dla nas, nie? Lub w szczególności jest dla nas groźny. No kruki. Wy, kochane kruczki. Już jestem niedaleko od końca. Potem jeszcze jest przeskoczenie nad trzema krukami, nie? Jest tylko dwa, tak? A tam gdzieś dalej są trzy kruki w powietrzu. O! To niestety niedługo powstałem na tym środeczku. Tam jest jeszcze jeden prezent, nie? A jest. Widzicie już te kruki, nie? Tam już jest koniec, nie? Tam już jest koniec. Chociaż nie, jest tam na końcu jeszcze życie. Ale jest za lekko. No właśnie to jest drugi punkt, który jest taki trudny jak tamte goryle. Wiem, że jakbym nie zbierał prezentów, to już bym bardzo to wygrał, nie? Ale no... Zawsze jak gra w Santa Claus, to ja zbieram wszystkie prezenty. Pierwszy raz nie zebrałem tego.
Spoconą rękę już mamy, o której już też wspomniałem wam. Jeszcze 80, tak? Wiadomo, że jak się jest... Jak się nie ma luzu, to można nie wyrobić. Trzeba luzić, no. Luz. Ale... I też nie śpieszymy się. Mam zebrać czy nie zbierać? Niech będzie, zbierzmy to. Okej. W ogóle jak mam włączoną muzykę w plikach, to na nic się nie zwrócę uwagi, że ona jest w plikach, nie? No normalnie leci, nie? Nawet nie widać, że ona jest w plikach włączona. Możliwe, że parę osób nie zapomniał, że ja w plikach mam muzykę włączoną. Okej, wróciłem, prezent mamy i wracamy z powrotem. Ale już życia nie mam. Za bardzo. Cały czas mam wrażenie, no teraz przejdę, ale jednak nie. Byłem za nim. Nic tu nie jest trudnego, tylko trzeba dobrze to przejść. Ale jak miał to przejść na klawiaturze, to dłużej by mi to zajmowało.
w ogień. Za tobą w ogień skoczę, to tutaj nie. Zaprezentuję w ogień, nie skaczę. Musisz się skoczyć. Zaprezentuję w ogień. Tak będziemy go przechodzić i tyle. Nie mogłem wam powycinać te porażki, te... Ale nie. Znowu to samo. Znowu za szybko skaczę nad tymi krukami, a potem jest utrata życia. Nie widzicie, dlaczego nie idzie to za pierwszym razem? Dlaczego to za pierwszym razem idzie, nie? Niby takie łatwe, ale nie idzie za pierwszym razem. Thank you.
Godzina! Super. Nawet więcej niż godzina 20. Może 2 godziny nawet. Nie ma co komentować, bo... Święta mają być wesołe, nie? Wyluzowane, spokojne. Do tego spokoju macie Santa Claus in Trouble. Świąteczną gierkę, która będzie chyba już tradycją na moim kanale. O, nie widziałem bałwana. Yes, mam prezent. Trzy żyćka na tym poziomie, na tym etapie, nie? Tylko jeszcze takiego... Tyle nie miałem aż tutaj życia. Szkoda życia na tym bałwanie, ale już trudno. Niepotrzebne to cofanie było. Nigdy nie wiadomo, czy to jest potrzebne, czy nie jest potrzebne.
niektóre kroki. Tak. To, że miałem te trzy życia, to i tak już je wszystkie straciłem. No nie dla prezentów, tak? Tylko dla mnie nie trafiono w skoku. Prezenty to nie grają winy, tylko nie trafiono w skoku. O was się dzisiaj nie zrobiłem jeszcze. Przy tej próbie. No, król zdążył wrócić. Ale posłuchamy sobie tej muzyczki świątecznej, tak? A jesteśmy pozabawani. Niby, jak to się mówi, trening czyni mistrza, tak? Prezentu nie zebrałem. Oj. I tak tylko przegrywałem to wszystko. Tamte skoki to były takie... w ogóle nieprzygotowane. Dlatego też bałwan zahaczył. Wiecie, gdzie najlepiej jest... Gdyż mam tracić życie w tym poziomie, to najlepiej na tych krukach. Tam mi dopiero jest trudno jeszcze. No. Raz zbieram te prezenty, raz ich nie zbieram. A wydaje mi się, że skaczę bardzo podobnie. Tutaj przynajmniej jestem wyrobiony ze skokiem. I znowu jesteśmy na trzech życiach tu. Na trzech. To by fajnie było, jakbym był na czterech, nie? Thank you.
Jesteśmy tu z trzema życiami, super. Jeszcze 22 prezenty. No nawet nie, no 22, tak, 22. I powiem wam tak, jak się te kruki przechodzi, to już jest potem łatwo. Jak się je przejdzie, nie? A, jak się je przejdzie, właśnie. Nie chcę teraz tu przejechać już. I to już chyba powinno być na tyle z przegranych. No tego też raczej się nie przegra. To już jest ostatni prezent, dobra. Koniec! Ukończyliśmy i jeszcze mamy jakiś czas. 3 życia. Świetnie. I o co mi chodziło, nie? Mamy 4 życia. Można sobie sumować, ile punktów miałem z 9 poziomów, ile miałem z pierwszych 8 poziomów, ile mam punktów z 10 poziomu i będziecie mieli wynik. 9 poziom i 10 jest, można powiedzieć, przechodzony solo, indywidualnie, tak. Za 10 poziom mam taki wynik, nie? 17480. A tam było 24,440, coś chyba tam, nie wiem. Po 9 poziomie miałem 6444, więc... No, duży ten wynik, nie? Duży. Pewnie jakbym nie przegrał, to bym miał jeszcze większe i mielibyście mniej... ...fosów w ogóle. No to by było tyle. Dzięki za oglądanie. Łapeczki, komentarze, suby możecie zostawić. Wy też możecie sobie spróbować tych własnych siłach pokonać naszym gwiazdorkiem te 10 poziomów, to. Więc wracamy. Grześka wpisujemy. 3 razy dzisiaj się wpisałem. Jestem tu gdzieś? No, tak, jestem 3 razy, nie? No, to nawet można sobie sumować. 37, 258 to było jedno. Potem było 6444, a potem było to. Więc no, nawet możecie sobie sumować, nie? Okej, to można powiedzieć, że 40 tysięcy... 50-60 tysięcy będzie. 50 to jest 100. 777... No ostatni punkt, tak to będzie. No to teraz... Czas... Znaczy... Na gwiazdkę będziecie mieli drugą część, nie? To do zobaczenia w drugiej części albo w innych odcinkach na moim kanale, nie? Santa Clausem trzeba było dobiegu końca. W jednym odcinku to udało mi się zrobić. Poprzegrywałem, ale w końcu wygrałem, nie? Cześć! Wesołych świąt, wesołego Mikołajka!